Na zgrupowaniu reprezentacji U21 w Arłamowie przed Młodzieżowymi Mistrzostwami Europy spotkaliśmy się z Pawłem Dawidowiczem, obrońcą, pomocnikiem reprezentacji. I porozmawiamy o minionym sezonie i o przygotowaniach właśnie do Euro 21, na które czeka cała Polska. Cześć Paweł. No witam. Słuchaj, na początek zadam Ci pytanie najważniejsze na pewno w swoim kontekście, czyli o zdrowie. Pytanie, które pewnie już tu usłyszałeś od wszystkich obecnych dziennikarzy. Jak Twoja sytuacja zdrowotna, bo za Tobą dłuższa kontuzja? Ale od tygodnia już jestem na boisku, trenuję, a więc parę dni, jeden, dwa, trzy dni wprowadzenia i normalnie będę trenował z drużyną. Fantastycznie. Słuchaj, ta kontuzja zabrała Ci parę meczów pod koniec sezonu, a gdybyś mógł podsumować cały ten Twój sezon w VfL Bochum w Twoim wykonaniu? Jak byłem zdrowy, to grałem, a więc jedyne, co mogę mieć, nie wiem, jakieś pretensje, to do siebie. Po prostu jak byłem zdrowy, grałem, a jak myślę, że te pierwsze pół roku było ok, nie? Bo tam jedno miałem kontuzję, tam chyba tylko na 3 tygodnie, a później no miałem trochę, chyba z 3 albo 4, a więc trochę opuściłem. No i ostatnia kontuzja zdarzyła się 2 tygodnie przed zakończeniem ligi. No i była decyzja, że po prostu wrócić do Polski i przygotować się do Euro. Z tego, co wyczytałem w prasie, Bochum podjęło decyzję, że Cię nie wykupi z Benfiki. Powiedz mi, Ty wyjechałeś w młodym wieku na Zachód. Gdybyś miał odradzać albo radzić młodym piłkarzom wyjazd we wczesnym wieku na Zachód, to byś właśnie radził, czy powiedziałbyś, lepiej pograjcie jeszcze trochę w Polsce? Na moim miejscu ja bym radził jak najszybciej wyjechać, bo jeżeli ktoś jest mocny mentalnie, no to nie zginie, bo to złapie, nie wiem, ogrania, taktyki, techniki i myślę, że to tylko na dobre wyjdzie. Wiem, że nie lubicie tych pytań przed przedsionku, przed dzień dużej imprezy, ale no, jak powiedział Bartek Kapuska przed chwilą, każdy z Was ma to z tyłu głowy. Co po Euro, co dalej z moją sytuacją klubową? Jak to wygląda w Twoim przypadku? W moim przypadku? No chciałem zamknąć ten temat przed Euro, ale z powodu kontuzji nie zamknąłem, a więc po prostu teraz przygotowuję się tu, myślę tylko o meczach i po prostu po zakończeniu imprezy tej dopiero będą rozmowy, decyzje. Czyli nie możesz obecnie jeszcze powiedzieć, potwierdzić, że zostaniesz albo na pewno nie zostaniesz w Bochum na kolejny sezon? Na Bochum już nie zostanę. Okej, na pewno. Dobra, słuchaj, w kadrze pojawił się teraz na Euro, co było dla wielu zaskoczeniem. Christian Bielik, to jest zawodnik troszkę młodszy od Ciebie, ale o bardzo podobnej charakterystyce, tak? Wy obaj jesteście wysocy, obaj macie dobre wyprowadzenie piłki, obaj możecie grać na stoperze i na defensywnym pomocniku. Nie uważasz, że przybył Ci taki nowy i z tego, co widać na razie po jego wypowiedziach, pewny siebie, rywal do gry? No to dobrze, tu muszą być wszyscy pewni, bo jest duża impreza, dobre drużyny, no nie może ktoś być trochę coś, a może, nie no, musi być pewny siebie, żeby po prostu grać przeciwko takim drużynom i to fajne. A jak wyglądało jego wejście tutaj na to zgrupowanie? Macie jakieś specjalne wkupne? Musiał gdzieś tam stanąć na stole, zaśpiewać, czy po prostu cześć, piątka, piątka, ja jestem Paweł? Pewnie z paroma osobami już się wcześniej znał z Lecha. Jak to wygląda? No musiał pulę przynieść, kasy ze sobą, przychodził z workiem, no i rozdawał wszystkim, nie? Tam trenerom chyba tylko cukierki dawał. Od Wengera wziął, tak? No jeszcze Arsenal było narysowane, no i rozdawał, nie? Okej, rozumiem. Słuchaj, a właśnie, skoro wspomniałeś o tym, to muszę zapytać generalnie, jaka jest atmosfera, bo z tego, co widzimy, wiesz, na filmikach dorosłej kadry, to jest fantastyczna, a jak to wygląda u Was? U nas myślę, że jest podobna, że naprawdę mamy drużynę, nie? I każdy, można powiedzieć, siebie lubi i myślę, że to jest największa nasza zaleta, że po prostu jak jest mecz, no to każdy za każdym biega, nie ma, że tam, no po prostu jest drużyna. Fajnie. Ty wolisz grać, jasne, powiedz mi zaraz, że możesz grać tu, gdzie Cię wystawi trener, oczywiście, natomiast na pewno czujesz, że lepiej się czujesz z Czechami, przepraszam, z Włochami grałeś na stoperze, z Czechami grałeś w pomocy. Gdzie się lepiej czujesz, szczerze? To ciężko powiedzieć, bo no co, mogę zagrać tu i tu, ale jeżeli będziemy mieli mocny środek obrony, to wolałbym pójść trochę wyżej, ale to wszystko od trenera zależy. Może wyobrażasz sobie takie ustawienie pomocy? Ty, przed Tobą Karolina, Ty i Patryk Lipski. No mogę sobie wyobrazić takie ustawienie. Czemu nie? Dobra, słuchaj, skoro wspomniałeś tę atmosferę, to powiedz mi jeszcze, bo masz doświadczenie ze zgrupowaniem dorosłej kadry. Czym się różni generalnie praca, taka
codzienna, czy podejście? Jakie widać różnice między zgrupowaniami kadry U21 a tej dorosłej? Tu na pewno jest więcej spokoju. To chodzisz gdzie chcesz, robisz co chcesz i bez żadnego szumu, to oczywiście mówię o spacerze, nie wiem, na basen. No a tam no niestety ludzie są, fani, no i po prostu, no co, albo jak idziesz z kimś, to z ochroniarzami, no i tym się różni. Mhm. Czyli luz tutaj jest po prostu. Myślisz, że ten luz, ten spokój, zwłaszcza, że tutaj jesteście w ośrodku odciętym od świata, pamiętamy, co tu się działo rok temu, a tutaj jest garstka dziennikarzy, grupka turystów i wy sobie możecie spokojnie się przygotowywać. Myślisz, że to wpłynie jeszcze lepiej właśnie na wasze przygotowania do Euro? Myślę, że tak, że to jest fajne, że jesteśmy właśnie w takim miejscu, że nie wiem, ciężko się tu dostać i ci ludzie, którzy chcieliby coś porozmawiać, coś autografy zdobyć, no to no ciężko, bo to jest wypad całodniowy i myślę, że to sprzyja. Dobrze, okej, okay, słuchaj, jasne. Ostatnie pytanie, czego wam życzyć i tobie przed tymi mistrzostwami? Zdrowia wszystkim zawodnikom, bo myślę, że jak będziemy zdrowi, wszyscy będą się czuć na 100%, to możemy naprawdę daleko zajść.